Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy Violence w Robloxie. No i w dzisiejszym odcineczku pokażę wam, co zostało dodane w nowym update'iku, który wszedł wczoraj o godzinie 0:34, czyli można nazwać 24:34, chociaż nie ma takiej godziny, więc o 0:34 wszedł update'ik. No jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, to może zostawić subika, no i łapeczkę w górę, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. A ja już wam mówię, co zostało w nowym update'cie dodane, no i jak zrobić te wszystkie rzeczy, które są nowe. A jeszcze taka jedna informacja, że jest tak jakby nowy drop koszulek, czy nie wiem jak to nazwać, ale jest jedna koszulka, która jest limitowana i będzie tylko do czasu Halloween, więc kupujcie je szybko teraz, bo potem po prostu ta koszulka zniknie ze sklepu i będziecie mogli mieć ją tylko wy, bo ona już nigdy nie wróci do sklepu. A kosztuje ona 50 Robuxów, więc myślę, że taka w miarę cena. No i to jest taka nakładka, możecie sobie nią przylepić tak jakby do każdej bluzki i na każdą bluzkę będzie pasowała. O, tak to mogę nazwać. Dobra, i już lecimy do pierwszej rzeczy, która została dodana. Więc uwaga. Pierwsza rzecz, która została dodana, to jest... to są wiedźmy. Ale jeszcze wam pokażę na początku, jak wygląda spawn, bo spawn po prostu teraz wygląda kozacko. To mogę nazwać to lobby po prostu. I to wygląda teraz o wiele lepiej niż wcześniej. Ale przypuszczam, że po Halloween to wszystko zniknie. I może, moje przypuszczenia są takie, że po Halloween zrobię jakiś update wiosenny. I przypuszczam, że będą jakieś liście, drzewa pozmieniają kolor i myślę, że to będzie w miarę fajne. No i od razu jak tutaj przyszliśmy, to rzuca nam się taki portal w oczy. Wchodzimy do niego i mamy kolejną wyspę. Tutaj jak sobie pójdziemy, to mamy... Czekajcie chwilę, weźmy sobie młot, żeby mnie nie zabiły. Tu jak pójdziemy, to mamy taką wiedźmę, która tutaj sobie będzie chodziła i można je pozabijać i z nich wypadają cukierki, które można potem zjeść albo zrobić inną rzecz z nich, ale w sumie to potem wam powiem. I idziemy sobie tutaj, bo tutaj jest boss. Idziemy do tego bossa i jak widzicie, tutaj jest taka wiedźma, tu nam się pokazało takie coś i możemy zabijać te małe wiedźmy i dzięki zabijaniu tych małych wiedźm, ta duża wiedźma tak jakby traci HP i możemy, zaraz wam powiem, co dostać dzięki zabiciu tego bossa, czyli zabiciu wszystkich tych małych wiedźm. Uwaga, dobra. Kolejne zaraz nam wyrzuci, o, zmieniła się w złą wiedźmę, jeszcze bardziej złą niż była. I wyrzuca nam kolejne małe wiedźmy. Nie wiem, co to jest w ogóle, czy to jest wiedźmy, czy szkielety, bo w sumie wygląda to tak samo jak tamta prawie. Ale dobra, zabijmy. Możecie napisać w komentarzu w sumie, co to jest, czy to są szkielety, czy wiedźmy. Zabijmy jeszcze sobie tą dyńkę. Dawaj. No i zostały też dodane właśnie te moby, te dyńki i te szkielety chyba i jeszcze... taka jedna wielka dynia, ale to chyba później zobaczycie. Zabijmy sobie na razie te i zabijmy bossa. Już wam zaraz powiem, jak zabić tego bossa, bo większość osób przypuszczam, że nie wie, jak zabić tego bossa, bo ja sam na początku nie wiedziałem, a zaraz wam w sumie powiem. Tylko musimy zabić te małe, bo bossa na końcu się zabija inaczej. Nie respem się te małe, tylko zaraz wam powiem, tylko muszę to zrobić, bo tak wam nie wytłumaczę. Dobra, zabijmy i tu tą małą dynkę. I chyba ostatni level, z tego co mi się wydaje. Ostatni level tego bossa i powinna nam wypuścić teraz te wielkie dynie. Oby były, bo chcę wam pokazać, jak one wyglądają. Oj, chyba nie ma tych wielkich dyń. O, jest, dobra, jest wielka dynia. O nie, ona mnie zamieniła w szczura. Nie, uciekam. Dobra, zabijmy sobie to. O nie, patrzcie ile mam HP. Szybko muszę coś zjeść, bo mnie zabiją i będę musiał się wracać. Szybciutko. Dobra, i zabiję te... I zaraz zabijemy sobie tego bossa, bo on jest w miarę łatwy do zabicia, tylko trzeba mieć coś do jedzenia, bo niełatwo się pokonuje te potworki. Ta wielka dynia, jestem No, tak myślałem, że ona mnie teraz zamieniła w szczura. Tak myślałem. Więc trzeba uważać, bo czasami się zamieniacie w szczura przy innych tych dyniach i one was mogą zabić. Zamieniacie się w szczura po prostu przy szkieletonach na przykład. Dobra, zabijmy sobie te. Szybciutko. Ciebie. I tutaj ostatnie już nam zostały do zabicia. I bosik, i zaraz będziemy walczyć z bossem. Uwaga. No i jak widzicie, teraz z bossem się stało coś takiego i trzeba nią zabić. Tylko jak nią zabić, skoro nie da się jej walić tym młotem? Nie da się jej walić młotem, księgą, niczym się jej nie da walnąć. Więc wystarczy, wrócicie sobie na wyspę i przyjdziecie tutaj do swojego workbencha
i zrobicie te potki, które po prostu się robi z tych rzeczy, które wam wypadły z tej wiedźmy. Ja nie wiem w sumie, ile jest tych potek potrzebne, ale robi się z tych rzeczy, które wypadły z wiedźmy, czyli z cukierków. Dobra, my się widzimy, jak już będę tam na wyspie. I uwaga, uwaga, jestem już na wyspie i walimy w tą wiedźmę. I jak widzicie, ta wiedźma się zmieniła w taki obraz. Tu mamy takie coś. I to jest ogólnie reklama jakiegoś serialu. Nie wiem, co to jeszcze, to jest serial czy film. Nie wiem, nie znam się na tym akurat. No i widzę, że po prostu Island sobie wziął jakiegoś sponsorka małego i idziemy już do mnie na wyspę pokazać wam, co jeszcze można zrobić. Więc jeżeli zrobicie to tym sposobem, co ja, to trafiacie taką statuetkę, którą od razu mówię, zbierajcie jak najwięcej tych wszystkich cukierków i wszystkiego, bo te itemy najprawdopodobniej potem będą legendarne, tak jak moja koszuleczka, której już się potem nie będzie dało zdobyć. Więc te itemy będą legendarne, więc zdobywajcie je teraz i zdobywajcie jak najwięcej tych wszystkich cukierków, bo przypuszczam, że potem będą bardzo drogie, potem to wszystko będzie bardzo drogie i ceny będą po prostu kolosalne, jeżeli to usuną, bo przypuszczam, że po Halloween usuną to wszystko. Możemy zrobić taką dynkę z takiej dyni, a te seedsy do dyni, te seedsy, pumpkin seedsy wypadają też z zabijania po prostu tych mobków, więc wszystko jest łatwe do zdobycia. Taką dynię po prostu można sobie tak wziąć, jeżeli tak zrobimy, a taką dynię już chyba świecącą, zaraz sobie poczekam na noc i chyba zobaczymy. Nie wiem, czy poczekamy, ale dobra, no robimy sobie po prostu z takiej torcza i z takiego pumpkina. A tutaj możecie napisać w komentarzu, co się tutaj szykuje, co tutaj będę budował, bo to jest rzecz, którą będzie bardzo fajna i przypuszczam, że po tej rzeczy już będzie bardzo mało, tak jakby już chyba nie będę nic robił i będzie resecik wyspy, jeżeli mi się to bardzo znudzi, bo przypuszczam, że szybko to się nie znudzi, ale potem już najprawdopodobniej będzie po prostu resecik wyspy, bo po prostu no nie będę miał już co robić i zrobimy sobie nową wyspę. Możecie dawać pomysły na nową wyspę w komentarzu, jakie rzeczy mogę w nowej wyspie postawić i ogólnie tutaj mamy jeszcze taką wyspę i możemy sobie wejść po tym tak jakby sznurze na górę, tylko czekajcie, ja tam muszę wejść. Dobra, o kurde, tam piorun był, piorun tam się pojawił. Dobra, idziemy tutaj, tu. Oj, co się stało z tym? Co się stało z tym Ironem? Dobra. Tu. I możemy sobie tutaj wejść, ale niestety na górze nic się nie znajduje. Nic się na górze nie znajduje, tam po prostu nic nie ma, tylko jakieś drzewo i tyle. Więc to było tyle w tym odcineczku, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i subika, pamiętajcie o tym, możecie wbijać na naszego Discorda. No i do zobaczenia w następnym odcinku, siema!